Śpiewaj, ziemio cała, hołd jej spiesz się nieść, jej to ręce piastowały tego, co ten świat stworzył wielki i wspaniały, syn jej, a nasz brat stworzył wielki i wspaniały, syn jej, a nasz brat. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na mszy świętej w piątą niedzielę zwykłą w roku liturgicznym. Tę najświętszą ofiarę składam Bogu za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej w intencji córki Moniki i jej męża Radka, tu szczególnie prosząc o łaskę szczęśliwego rozwiązania, w intencji córki Asi z mężem Dominikiem i córki Małgosi. Prosimy o potrzebne w codziennym życiu błogosławieństwo Boże, o dary Ducha Świętego, o łaskę zdrowia. Prosimy o opiekę Matki Najświętszej nad wymienionymi osobami, nad całą rodziną. Pragniemy godnie uczestniczyć w tej mszy, dlatego na początku uznajmy, że jesteśmy grzeszni. Przeprośmy i za popełnione grzechy, także za zaniedbane dobro. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się.
Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią. A ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Joba. Job przemówił w następujący sposób. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik, jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty? Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie. Kiedyż zaświta i wstanę, lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku. Czas leci jak tkackie czółno i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęście nie zazna. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzień. Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu. Słodko jest Go wysławiać. Pan buduje Jeruzalem. Gromadzi rozproszonych z Izraela. Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. On liczy wszystkie gwiazdy i każdej imię nadaje. Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. Nasz Pan jest wielki i potężny, a Jego mądrość niewypowiedziana. Pan dźwiga pokornych, karki grzeszników zgina do ziemi. Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkim, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jakby słaby, aby pozyskać słabych.
Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja! 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 Jezus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Alleluja! 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 Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i im usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto Słowo Pańskie. Na chwilkę usiądźmy. To dzisiejsze Słowo Boże, jak patrzymy po kolei na fragment Księgi Hioba, najpierw mówi o marności życia ludzkiego. We fragmencie Pawłowego listu do Koryntian jest mowa o tym, że z natury chrześcijanin, uczeń Jezusa, możemy tak powiedzieć, powołany jest do głoszenia Ewangelii, czyli dobrej nowiny o odkupieniu człowieka, dobrej nowiny o tym, że Bóg jest blisko każdego bez wyjątku człowieka. I teraz jak popatrzymy na fragment Markowej Ewangelii, mamy do czynienia znowu z cudami. Pozwolę sobie bardzo świadomie wrócić do Księgi Rodzaju, do stworzenia świata, stworzenia człowieka. Pan Bóg wydaje konkretne polecenia, prosi, by pewnych zasad nasi pierwsi rodzice przestrzegali. Wiemy, że te zasady łamią, są wypędzeni z raju. Jest zapowiedź oczywiście odkupienia człowieka przez syna zrodzonego z niewiasty, ale jednocześnie jest też od razu powiedziane, że człowiek będzie przeżywał różne trudy i kłopoty. I teraz jeżeli patrzymy na tą Ewangelię i na uzdrowienia, których Jezus dokonuje, to tak jak w wielu momentach Pisma Świętego możemy stawiać pytanie, skoro ten człowiek jest chory, skoro ten człowiek dźwiga jakieś ciężkie brzemię w życiu, braku konkretnej sprawności, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Takie teksty pojawiają się w Biblii. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że
choroba nie jest związana z grzechem. Podobnie było z kwestią płodności, posiadania potomstwa. Ona zgrzeszyła, jej rodzice zgrzeszyli, dlatego dzisiaj jest kara boska, są bez dzieci. To jest Stary Testament. W Nowym Testamencie te teksty nie występują zupełnie, przede wszystkim nie w taki sposób. Pan Bóg przemawia do człowieka przez znaki. Człowiek może te znaki odczytywać albo nie. Z odczytaniem znaku wiąże się także kwestia uwierzenia w Jezusa Zbawiciela, albo mimo czytania znaku nadal negowanie, a przynajmniej wątpienie w Jego mesjańskie posłanie. Jeżeli popatrzymy na konkretnie te fragmenty Ewangelii, to też na to nałożymy Fatimę. Nawracajcie się, odmawiajcie różaniec, módlcie się za ludzi, módlcie się za duszę w czyśćcu, módlcie się za. Ta modlitwa jest pierwszym elementem, który wyraża moją wiarę. To, że Jezus, że Bóg ma dla mnie znaczenie, że jestem autorytetem. Jeżeli się nie modlę, to wiara jest tylko jako zewnętrzna czynność, coś nie gra. Wiara wypływa z wnętrza. Wiara jest darem Bożym, pomnażanym przez moją współpracę z Bożą łaską. I jeżeli patrzymy na Matkę Najświętszą z Fatimy, to też patrzymy na Matkę Najświętszą z Kany Galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, mówi Chrystus. To wszystko gdzieś tam współgra, ale jeśli znak cudu jest odczytywany, jeżeli jest także źródłem umocnienia, może pogłębienia mojej wiary, to wtedy nie sposób nie świadczyć o zbawczym działaniu Chrystusa. Spróbujmy dzisiaj postawić sobie kilka prostych pytań. Najpierw o moją modlitwę. Drugie pytanie, jak wygląda moja wiara? Jeżeli przychodzę do Boga z prośbami, czy tylko na zasadzie znaku, którego potrzebuję? A co jeśli znaku nie będzie? Co będzie z moją wiarą? I trzecie, jeżeli modlę się, jeżeli przychodzę do Boga z konkretną prośbą, czy jestem w stanie później dziękować? Bo dziękczynienie jest uwielbieniem Boga za wielkie rzeczy, które i nam czyni, jest uwielbieniem Boga za znaki, które nam daje, które dzięki Jego łasce czytamy. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi,
który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych. Synowi Boga żywego, lekarzowi naszych ciał i dusz oddajmy nasze troski i nadzieje dla całej wspólnoty Kościoła. Prośmy o gorliwość apostolską, aby świat mógł słyszeć o Ewangelii zbawienia. Ciebie prosimy. Modlimy się o potrzebne łaski dla Ojca Świętego, dla wszystkich biskupów. Upraszajmy dary Ducha Świętego dla wszystkich kapłanów, katechetów, aby mądrze przewodniczyli powierzonym sobie ludziom. Ciebie prosimy. Za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej prosimy w intencji córki Moniki i jej męża Radka, tu szczególnie prosząc o łaskę szczęśliwego rozwiązania, w intencji córki Asi z mężem Dominikiem, córki Małgosi, prosimy o błogosławieństwo Boże, o dary Ducha Świętego, o łaskę zdrowia i w intencjach, w których te osoby same się modlą. Ciebie prosimy. W ciszy powiedzmy Bogu o tych intencjach, które szczególnie są dla nas ważne. Przez wstawiennictwo Fatimskiej Pani Ciebie prosimy. Niech Twoje błogosławieństwo, Panie Jezu Chryste, zawsze będzie z nami, a Twoja pomoc niech nas nie opuszcza. Prosimy Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi, pracy ludzkich Tobie przynosimy, aby stał się życiem. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz. To misterium wody wina. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem innego przyobrazowca. Tobie przynosimy, aby stał się z napojem duchowym. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory, sercem skruszonym. Niech nasza wiara się przy Tobie, aby się Tobie podobało. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, Ty stworzyłeś chleb i wino, aby podtrzymywały nasze życie doczesne. Spraw, niech one staną się dla nas sakramentem dającym życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski,
Wszechmogący i miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością. Przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, a wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Sprawa, byśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa José, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obraź nas spokojem.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie.
chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie. Boskim sakramencie, ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalą. Jezu ma miłości. W godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu ma miłości. Módlmy się. Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden chleb eucharystyczny i pić z jednego kielicha. Prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni z Chrystusem z radością przyczyniali się do zbawienia świata przez Chrystusa Pana naszego. Pani Monice z mężem, Pani Asi z mężem i Pani Małgosi życzymy, by ta msza święta stała się źródłem tych darów, o które w ich imieniu prosi mama i bliscy, ale też by to wszystko, co jest zawarte w ich modlitwie, w ich relacji, co jest treścią ich relacji z Jezusem, niech będzie doświadczeniem codziennego życia. Niech Pan Bóg udzieli tych darów, o które z wiarą proszą. My też zawsze musimy pamiętać, że wiara jest fundamentem dokonywania się znaków w naszym życiu. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, rzuć się w morze, a byłaby wam posłuszna. Na wierze człowieka bazuje działanie łaski Bożej, bazuje cudowne działanie Jezusa. Z tą świadomością przyjmijmy Boże błogosławieństwo i dzielmy się radością doświadczenia bliskości Pana. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.